4 marca o godzinie 1 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bielawie przy ulicy Tkackiej 3. Na miejsce zdarzenia udało się łącznie 4 zastępy Straży Pożarnej, w tym Ochotnicza Straż Pożarna z Bielawy. Na miejscu zdarzenia strażacy zastali rozwinięty pożar mieszkania na parterze. Wewnątrz mieszkania osobę poszkodowaną, którą wydobyli na zewnątrz. Strażacy rozpoczęli resuscytację, którą przejął zespół pogotowia ratunkowego. Jednak lekarz z tego zespołu po zakończeniu resuscytacji stwierdził zgon osoby poszkodowanej, kobiety, która znajdowała się w tym mieszkaniu. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu pożaru, odłączeniu prądu i gazu w budynku.